Pierwsze dni marca to dla ostrowieckich licealistów czas próbnych matur. Egzamin sprawdza przede wszystkim wiedzę maturzystów, ewentualne braki, ale również odporność na stres. Sami egzaminowani przyznają, że nerwy związane z maturą próbną nie są dla nich wielkim problemem. Wydaje mi się, że jeszcze tak spokojnie podchodzę do matury próbnej. Wiadomo, że normalna, no to już zdecydowanie będzie większy stres. Przez to właśnie, że jesteśmy przygotowani przez te próbne matury, to jednak coraz bardziej jest mniejszy tam stres, także. Ja osobiście do egzaminów podchodzę tak, że stresuję się przed, jak się uczę i tak dalej, ale jak już siadam, to nie uważam, że jest mi to potrzebne, że jak już tutaj siedzę, to mam się pozestresować, bo ile umiem, to umiem i tak by wypadało to jak najlepiej wykorzystać, a nie się stresować. No. Większy kłopot sprawiły licealistom zadania na próbnej maturze z matematyki, chociaż zdaniem nauczycieli ich poziom nie był aż tak wysoki. Poziom tej matematyki, jak zwykle co roku, jest, myślę, że średni. Nie jest on bardzo taki wygórowany. Królowa nauk po raz kolejny okazała się zaskakująca dla uczniów i wywołała więcej emocji niż egzamin z języka polskiego. Jak co roku, największe trudności sprawiały zadania otwarte. Zadania zamknięte były stosunkowo łatwe, natomiast otwarte, no już tu pojawia się trudność. Jeszcze te pierwsze zadania dość łatwe, ale te za największą ilość punktów, no niestety sprawiły dość problemu. Największą trudność według mnie sprawiło zadanie ostatnie, które było tam wliczyć prędkość i udowodnić, że... Znaczy stosunkowo niektóre zadania zamknięte według mnie też były trudne. Generalnie to wszystkie. Nie, no, matura była ogółem trudna, zecha dnia jest bardzo trudna. No i mam tylko nadzieję, że ta główna będzie prostsza, bo... Ta i poprzednia, która była próbna, no to są trudne maturki. Maturzyści wydają się być bardziej zadowoleni z próbnego egzaminu z języka polskiego. Uczniowie wybierali spośród dwóch tematów wypracowań. Pierwszym były odczucia Polaka będącego na emigracji na podstawie sonetu Adama Mickiewicza Stepy Akermańskie i fragmentu lalki Bolesława Prusa. Drugi temat dotyczył wesela Stanisława Wyspiańskiego. Troszeczkę był trudny, dlatego że uczeń musiał spojrzeć na inteligencję z perspektywy bohaterów ludowych, a tych w utworze nie było za wiele, więc też dobra znajomość tekstu, no i oczywiście umiejętność wybrania z tekstu tego, co jest najważniejsze i interpretacji. Twórczość Adama Mickiewicza zdaje się być bliższa sercom licealistów. Zdecydowana większość egzaminowanych decydowała się na rozwinięcie tematu pierwszego. Dominuje temat pierwszy, czyli ten dotyczący Adama Mickiewicza i Prusa. Wesela się boją, bo jest trudne, no i nie czyta się wesela. Wyspiański jest raczej niezrozumiały przez współczesnego czytelnika. Część testową uczniowie określali jako dość łatwą. Tekst i pytania były przystępne dla współczesnych maturzystów ze względu na aktualną tematykę. Odnosiły się do popularnego portalu społecznościowego, jakim jest Facebook. Tekst był generalnie o Facebooku i tak dalej, no to takie rzeczy w sumie proste, o których piszemy, rozmawiamy, także no generalnie to proste. Wypracowania też mi podeszły. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, młodzież maturalna wybiera także te dodatkowe. W trzecim liceum ogólnokształcącym w Ostrowcu maturzyści najczęściej decydują się na biologię, chemię, WOS lub historię. Mniejszą popularnością niż w latach ubiegłych cieszy się geografia.